Dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie programu. Proszę Państwa, coworking jest tematem dzisiejszej rozmowy. Czy to jest nowe pojęcie, tylko moda, czy coś więcej za tą modą się kryje? Najlepiej zapytać eksperta. W naszym studio pan Wiktor Sarota, prezes krakowskiej firmy Infact.pl. Firma zajmuje się oprogramowaniem biznesowym, mówiąc najszerzej, ale no, pewną nadbudowę nad swoją działalnością też pan tworzy i dlatego przeprowadził pan badania zjawiska coworkingu. Wynikami tych badań dysponujemy, ale zacznijmy od definicji, bo być może ktoś jeszcze nie wie, co to jest coworking. Dzień dobry. Badanie przeprowadziliśmy nie tylko my, ale wspólnie z 10 wiodącymi centrami coworkingowymi w Polsce i agencją badawczą 4P. Z tego już widać, że zjawisko jest szerokie. Tak jest. A sam coworking jest to idea, która przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Bo skąd, żeby? I polega ona na tym, że freelancerzy, czyli na przykład graficy, programiści, dziennikarze... Osoby predestynowane do pracy w taki luźniejszy sposób, jak gdyby. Dokładnie tak. Zamiast pracować z domu, zaczynają pracować w centrum coworkingowym, pracują biurko w biurko z innymi freelancerami, którzy pracują na własny rachunek, ale wciąż czasami oni współpracują ze sobą. Ale to nie jest zwykły wynajem biurka na godziny. No bo... Nie jest to zwykły wynajem biurka na godziny. I w samej nazwie coworkingu zawarta jest współpraca. Jak wynika już nie z naszego raportu, ale coworkingu w Europie 2010, wynika, iż coworkerzy wskazywali, iż aż 87% z nich współpracowało chociaż raz z innym coworkerem. Także jest to forma pewnej wspólnoty. Który siedzi w domu i coś tam dłubie i najlepiej, że to robił w ciszy i spokoju, od czasu do czasu jest potrzebny kontakt z drugim i trzecim, takimże samym, żeby sobie myśli powymieniać, tak? Tak, i to jest jedna z tych zalet, że nie tylko chcemy myśli powymieniać, ale też chcemy oddzielić swoje życie zawodowe od życia prywatnego. 73% wskazań było, dlaczego oni pracują w centrach coworkingowych, sami coworkerzy. Znajdują w centrum coworkingowym miejsce do efektywnej pracy. No w domu czasami przeszkadzają nam dzieci, żona i powiedzmy nie są to warunki do pracy, a po trzecie jest to idealne miejsce do spotkań biznesowych. Czyli jest to kolejny etap jak gdyby w rozwoju. Kiedyś wszyscy siedzieli w biurach, potem w tych biurach kto mógł, kto zaczął uciekać do domu i pracować indywidualnie, niekiedy ciężej niż w tych biurach. To jest zupełnie osobny wątek. Bo tak, no sam coworking jest właśnie następstwem freelancingu, tak? Właśnie wyszliśmy z korporacji, wielu zaczynamy żyć w erze postkorporacyjnej, tak? I potrzebujemy poczuć się niezależnie i być sami dla siebie szefami i realizować projekty, na których nam zależy i które nas Pana rozwijają. Pana firmie, ci, którzy piszą te programy, też pracują w tym systemie? Część pracowników, tak, zatrudniamy freelancerów, coworkerów, którzy właśnie pracują z centrów coworkingowych, dlatego to zjawisko dla nas jest bardzo bliskie. A prowadzenie samego centrum jest swego rodzaju wydzielonym biznesem, jako takim. Dokładnie, tak. I coraz więcej jest tych centrów coworkingowych w Polsce. My sami przeprowadziliśmy badanie z 10 centrami coworkingowymi w Polsce, ale w samej Europie jest aż 140 centrów coworkingowych. Także jest to zjawisko bardzo dynamiczne. To przejdźmy do tych badań. Z samych badań wynika, iż coworkerzy właśnie w centrum coworkingowym odnajdują oddzielenie swojego życia zawodowego od życia prywatnego. Jest to idealne miejsce do spotkań biznesowych. I sami coworkerzy są to osoby, które... Z reguły są to mężczyźni, 64% wskazań, z wyższym wykształceniem, z dużych miast, z reguły właśnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, samych siebie postrzegają jako freelancerów, przedsiębiorców i pracują w branżach takich jak informatyka, oprogramowanie, reklama, public relations, doradztwo i consulting. Z reguły pracują na rynku krajowym, 40% wskazań, potem rynek lokalny, dopiero potem rynek międzynarodowy. I największa grupa coworkerów wskazała, iż ich średni dochód miesięczny netto wynosi, jest z przedziału od 4 do 6 tysięcy złotych. Te branże jeszcze powtórzmy, które są najbardziej predestynowane. Tak, informatyka, oprogramowanie, marketing, public relations, reklama, doradztwo i consulting. A gdybyśmy to od strony pieniążków na to spojrzeli, to kto tu komu płaci i jakie są w ogóle zależności i za co?
kto płaci centrowi coworkingowemu, czy... Coworker opłaca biurko. To jest jego koszt, jak gdyby. Dokładnie tak. Ale najwidoczniej mu się to opłaca, skoro się na to decyduje. Bardzo mu się to opłaca, ponieważ wynajęcie biurka na miesiąc kosztuje od 300 do 500 zł miesięcznie. Taki abonament stały, który większość coworkerów wybiera, bo aż 59% coworkerów pracuje od poniedziałku do piątku w centrum coworkingowym. Więc ale nikt go nie rozlicza z czasu, nikt nie... Pracuje na własny rachunek, tak? Jest niezależnym przedsiębiorcą, ale jest, to są nieporównywalne koszty do wynajęcia biura na własny rachunek, tak? Biuro, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie to jest od 1500 zł w górę. Za ten koszt, jak z tego wynika, jemu się opłaca, bo on sobie to w dwójnasób podbije albo ile. Oczywiście, jest to koszt firmy dla tego przedsiębiorcy, tak? A po drugie może on współpracować z innymi przedsiębiorcami również. Także wierzę, że ta cena dla polskiego coworkera jest bardzo niska, dlatego oni wybierają centrum coworkingowe i często właśnie coworking wybierają również osoby, które właśnie niedawno założyły swoją działalność gospodarczą, ponieważ w centrum coworkingowym mogą tanio wynająć powierzchnię biurową, czyli nie tylko biurko, ale faks, skaner i te wszystkie urządzenia. Dostęp do takich rzeczy. Tak więc to jest też również taka grupa, z która zaczyna korzystać z centrów coworkingowych. Czy Kraków jest jakimś znaczącym ośrodkiem? W coworkingu? Mhm. Dużo znaczącym miejscem jest Warszawa, tak? Już tutaj to jest z natury rzeczy. W Krakowie również jest to dynamiczne zjawisko, ale bym powiedział, że najpopularniejsze zjawisko jest to jednak w dużych miastach, takich jak Warszawa. Pociąga za sobą po tak, prostu. Oczywiście. Najwięcej osób tutaj pracuje w korporacjach, potem rezygnuje z pracy w korporacji, więc szukają miejsca do efektywnej pracy. Czy to jest tylko moda, która przeminie, czy też... Wierzę, że nie. Wierzę, że nie. Być może właśnie zaczynamy żyć w takiej erze, w której chcemy współpracować z innymi, tak? Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. I pracując od czasu do czasu w takim centrum coworkingowym sam, odkrywam, iż jak wartościowe są te kontakty z tymi ludźmi, którzy pracują i na własny rachunek jako freelancerzy. To jest bardzo ciekawa rzecz, no bo z jednej strony by się wydawało, że no, cała ta technika, która nas otacza już coraz ściślej i rzeczywiście jest no, coraz przystępniejsza, mam na myśli oczywiście łączność komórkową, ale też łączność komputerową, wszystkie portale społecznościowe, których jest kilka, ale jeden największy i tak dalej, że to właściwie eliminuje potrzebę takiego kontaktu. No, można sobie, prawda, bez najmniejszego problemu, mając kamerkę przymontowaną, a jednak nie, a jednak ludzie do siebie w jakiś sposób lgną, a to jest pozytywne moim zdaniem. Bardzo pozytywne. Lgniemy do siebie, chcemy pracować i chcemy być własnymi szefami, ale chcemy również pracować z innymi ludźmi. Stąd wydaje się, że coworking jest nie tylko nie modą, czymś większym i wydaje się, że już wskazywane było w takich książkach jak Toma Petersa, Biznes od nowa, że chcemy mieć markę Wiktor Sarota S.A. czy Jan Kowalski S.A., tak? Pracować na własny rachunek, realizować własne projekty i dbać o swoją markę, ale też dbać o to, żeby coś dobrego wnieść do naszego życia, nawet życia zawodowego. A propos, wspomniał Pan tę książkę, czy to jest takie podstawowe kompendium? Kompendium wiedzy. Jest również książka Dana Pinka, Free Agent Nation, właśnie o ludziach wolnych zawodów, o freelancerach, którzy przechodzą z ery w życia w korporacji na życie na własny rachunek, tak? To jest, wydaje się, jeszcze większe kompendium wiedzy. A sam Tom Peters i Biznes od nowa również jest bardzo interesujący. A jak ktoś poszuka w internecie, wpisując, gdzie trzeba coworking bądź coś podobnego, to także na rozmaite ciekawe informacje. Dokładnie, trafi. Trafi, bo to jest właśnie to środowisko, mówiąc najogólniej. Dziękuję Panu uprzejmie. Dziękuję serdecznie.